Siema, Gabor z tej strony, Dark Deception, rozdział czwarty. Jezu, Mayhem, Bany Mayhem? Albo jakiś coś tam Mayhem się nazywa ten etap, z króliczkami ogólnie. Klikamy sobie znów, Maskot Mayhem, o. Dajmy sobie kontynuuj, nie? Będzie mnie wczyta. Bo pamiętam, że się mega wkurzyłem. Oj, ty. O. To zapowiada się górnolotnie. Dobra. Dobra, lecimy. Kurde, no. Gierka jest. Jezu, ale ta gra jest w ogóle za głośna. W ogóle strasznym audiofilem jestem, w sensie bardzo duży dyskomfort daje mi, jak coś jest za głośnego, i to taki turbo duży dyskomfort mi to daje. Mogę na 25, jestem perfekcjonistą. Nagrywam na streamie tym TV/Borowaty, link w opisie. Aha. Zbugowałeś się? Nie, zbugowałeś się. Ja to wszystko mogę doczuwać na wszystkie. Dobra, skoczył. Dobra. No, trzeba na raz wszystko robić, to jest takie strasznie denerwujące. O kurde, przeżyję? O kurde. Skaczesz? Dobra. I truch tutaj sobie. Aha, dobra. To było turbo fartowne. I on skacze tu znowu. Mam wrażenie, że te walki z bossem są strasznie nieprzemyślane w kontekście tego, jak one wyglądają. No bo tylko ja odbieram takie wrażenie. Weź odpal laser, będzie prościej. Proszę. Czemu ty tak zeskoczyłeś? To było niefajne z twojej strony. Stinky straszne. No i tu byś strzelać, no. Dobra. No dobra. I co teraz? A tam trzeba pójść. Dobra. No i tego zepchnę, co nie? No i zepchnęło go to. Do lawy i to go zabije. A teraz zrobiłem za pierwszym podejściem. No może nie za pierwszym, za którymś, ale... Ale widzicie, jak to wygląda. Ty. Ty, jak ja mam... Gdzie mam pójść? Ty, to jest zamknięte. Dobra, to nara, ile mam czasu? To jak ja mam się tam znaleźć w ogóle? A, tu jest przejście, dobra. On jest wolny strasznie. Dobra, goś jest ultra wolny. Zawsze te kurde końcówki się zaczynają, że ten frajer nas zaczyna gonić. Kurde, bym sprawdził coś, ale nie mam psychy czegoś sprawdzić. O nie. O nie. O nie. O nie. O nie, o nie, o nie. Dobra, a go może to zepchnąć? Dobra, może nie będę sprawdzać. Dobra. Mamy sejwik. Czy to będzie koniec? Nie gadajcie, że to będzie koniec, bo ja chcę cały odcinek nagrać. Chyba nie. Siema. Nie mogę sobie wrócić? Nie, nie mogę. Zawsze dźwięk syren w grach jest taki sam, nie wiem czy zauważyliście. A tu od nowa 5 minut. Dobra, mam kolejny fragment. Cutscenka będzie? Znowu coś będzie? O nie, jestem zamknięty. Ty co się dobija? No serio znowu ty? Ty goś jest serio jakiś na furany. No dobra, możesz mnie tak... Co ja mam zrobić? To trochę nie wiem. To jest zamknięte. To jest w ogóle niezniszczalne.
Te kolory w ogóle, jaka piskawica w głowie. Gdzieś tu mam pewnie pójść. Nie. Coś tu mam kliknąć? Ty, bo trochę nie wiem. Trochę nie wiem. Trochę nie wiem. Czego to w ogóle realnie stunuje? Szkoda, że tak późno się o tym dowiaduję. A mam przeżyć po prostu! A! To dobrze teraz wiedzieć. Nie wiem, czy on jak tak... O kurde, ty zestunować mnie może. Mam niewidzenie, ta niewidzialność. Dobra, jajka stunują, to nawet nie wiedziałem, że jajka stunują. Znaczy no, raz mi się zdarzył ten stun, ale to przypadkiem. No i trafił mnie, no dobra. Postarajmy się to przejść może, Gabs. Tak w takim niefortunnym momencie sobie skończyłem tą gierkę. Dobra, do trzeciej minuty mam przetrwać. To nie wydaje się trudne. Nie, laser robi robotę, laser wizualnie wygląda super. Koledzy chyba nie umieją celować. Tylko ma jedną rękę większą od drugiej. A czwartej nie mam, a trzecią. Super, super. Buja, buja. Kurde, 30 sekund dopiero. Trochę średniawka. No spoko, ten ma promień. Znaczy, ten ma jajka. Nie wiem, co świnia robi, bo świnia tak pasywnie strasznie. Nie atakuje. To nie zabije mnie, proszę. A co się z nim stanie, kurde? Bo już minuta mi została. Dobra, gościu, prawie trafiłeś. Znaczy, jak będę chodzić tylko środkiem, tego sprowokuję do tego, żeby... Będzie cały czas strzelał? Bo on na środek nie wejdzie. Co nie? A, dobra, na środku będzie mnie... No... O kurde, dobra, ale raz z laserkiem bym chciał... Ty, prawie mnie zabił. Jak laserek jest, to bym wolał wychodzić ze środka, bo poza środkiem jest więcej miejsca. No, 20 sekund tylko mi zostało. No, widzę ten komentarz, widzę. A on śmiesznie strzela i skacze w sensie. No dobra. No, teoretycznie 8 sekund. Albo do drugiej minuty, to jeszcze minutę będziemy musieli przejść, nie wiem. A inne są zamknięte, tak. No, mam save'a. No, że takie drzwi go powstrzymają? Elevator. Takie trochę przykre, jeżeli takie drzwi go powstrzymają. A świnia, umiejętnością świni jest skakanie, trochę zabawno. Ty, ale śmieszny bóg. Tu coś jeszcze będzie, no właśnie. O kurde. Boże, ile fury. Ty, jak oni szybko biegną. Ty! Zostawcie mnie. Ale to jest zabawne. Ty świnia, jaka szybko biegająca. Co, to tyle? Aha, tu jeszcze ten jest. No właśnie, ten plac jest za duży. Ty, fajerwerki jakie są. Jezu, ci co mnie biją. Ty, ale drugi jest ten w ogóle ten. I co skopiowali mnie w ogóle. Ty, o co chodzi? Aha, you are dead? Ty, ale to jest... Dobra, kanoniczne jest to URD. Się zastanawiam, o co chodzi. Boże, jak mnie kopią. Ty, bo ja zaraz umrę. Dobra, to... To jest kanoniczne. No i Furas wygrał, Furasy wygrały. Ale my też to nagrywa. Ja wiem, że te pierwsze grał Eleven, ale nie wiem, czy te kolejne nagrywa już po czwarty chapter. O, właśnie. Dark Deception działa.
Dar zaprzędziała. Oho. Chyba psycha siądzie. Biorą mnie na przesłuchanie chyba. Co się dzieje teraz? I am still alive. Where am I? No dobra, będziemy się gadać. Czy ten demon mnie dostał? Proszę bardzo. Horrors? He can't mean... O Jezus. Co, się wyprujemy? Na komendzie? Kurde, trochę średnio. Dobra, faktycznie FNAF 4 trochę relatable. Ty, coś jest. Nie mam tableciku, nie mam supermocy. Dobra, co to jest? Tabletka. Okej, tu jest kolejna. Dobra, idziemy za tabletkami. Nie wiem, czy to jest dobra droga, moi drodzy. Siema. Okej, gdzieś to szliśmy. Ale długi jest ten chapter. No i tu, to wiemy, siema. No. It can't be... Dobra, jest ktoś płacząca tu na dole, coś jest, ktoś się tutaj kłóci, chyba bomba w oko była walana. A tu jest dziecko płaczące. A czy to jest nasza córka? A czy jakieś wyprute rzeczy z naszej tej... jakieś te rzeczy z naszej przeszłości, no właśnie. Kłótnie. Jakie formy to... No i takie sobie wybierzesz, wykrzyknik dotacja. She's your daughter, you jerk. You don't spend any time with her. Typowa rodzinka z problemami, widzę. Kurde, w ogóle takich rzeczy. Ja chciałem pograć w horror, który jest Pac-Manem i to strasznym, a to jakieś rzeczy moralizatorskie są strasznie dopasowywane. Tu się ręka odpala. Here we go again. Yep. No spoko, jakieś ciekawy element narracji. A tu się jeszcze dużo będzie kurde działo? A powalona kłótnia ogólnie mówienie takich rzeczy. Tammy, I'm sorry. I could never love you. Unconditionally. W ogóle fajnie zrobiony napis. I am sorry, those were the last words you heard me speak. Ja nie wiedziałem, że tu w ogóle tyle jeszcze etapów jest. Gdzie dalej? Tam, dobra. No w sumie to było do przewidzenia, jak ten demon mnie porwie. O, tam coś jest znowu. Stół operacyjny? Jakiś stół po prostu z kimś. A, kochaneczka. She's an idiot. A statuetki śmieszne. Czy kochaneczka. Kochaneczka, kochaneczka. Super, super mąż, naprawdę, super mąż i ojciec, 10 na 10. Się wpierdolił. No takie deep lore, ja w ogóle nie lubię tego elementu moralizatorskości w tej grze. Ta gra nie jest od moralizatorowania. No jak wrzuć na twórczość. Okej, ale nie
Banki, biznes. Ale super. Się wpierdoliłeś jak śliwka w kompot, typie, naprawdę trochę turbo współczuję, nawet nie trochę. No ja wiem, ale ta gra, no, po co to jest? Ja mam wrażenie, że do drugiego chaptera było super, było takie te kiczowate tło fabularne, ten demon, ta anielica, takie spoko rzeczy i w ogóle fajnie. A tutaj dostał kurwa angaż do tej gry ktoś, kto to zrobić, nie wiem, wielce moralizatorską, poruszającą tłumy grę, która wzburzy serca i poruszy swoją historią, a historia jest przeruchana bardziej niż Sasha Grey. Teraz jest łóżko. Pytanie, czy to ja? No, he found me already. O, jest jakaś kadyneczka. O, to ja jestem Duckhauser chyba. Czyli to jestem ja teraz. No dobra. Dobra, dobra. Czy pod krotplóweczką jesteś? Aha. O, super. Jeśli wyglądamy obrzydliwie, jesteśmy łysi. Więc nie wiem, czy chemioterapia, czy jesteśmy po prostu łysi. Mamy jakiś kurwa krwawy rytuał pod głową. No raki jakiś. Może to jest Walter White. Nie wiem w sumie. Nie wiem, co mi może być. To może być nawet, nie wiem, jakaś Venera. Stop it. Get out. Let me go. Dobra, no that place. O jest, ale kurwi się wszystko. Dobra, ogólnie wizualnie to jest super zestawione, ale nie Dark Deception. Czemu Dark Deception? Ogólnie to teraz robi wrażenie. Co to się odpierdala? No, don't bring me here. You can't run. No właśnie czuję. Są flary, jest jakiś wypadek, są dwa worki. Oho, czy to moja rodzinka się jebła? Jakby dwa worki były na górze, więc o co chodzi? Czyli nasza rodzinka po prostu se walnęła z mostu. Pewnie przez przypadek, wypadek drogowy. Żonka i córa pewnie. I guess. No właśnie, że to był wypadek. Że po prostu tak im się życie kurwiło. Oho. Co za furka w ogóle? Wygląda kurwa jak operacja. Oho, Tammy wypłynie? Machor wypłynie? O kurwa, dobra, to jest mocne akurat. Ale dobra. Jest coś popierdolonego, myślałem, że po prostu trup wypłynie. Trupy wypływają? Czy nie wypływają? Nawet nie wiem, czy wypływają. Co ty odpierdalasz, mała? Co ty odkurwiasz, laska? Ale buja. Nie no, buja potężnie. Nie no, buja potężnie. Oho, ta mi się wkurwiła. O chuj chodzi. Ci jest prawdopodobnie jutro wieczorem, a jak nie, to dopiero w poniedziałek rano. Albo w poniedziałek wieczorem. O, mogę się ruszać. Tammy, I didn't want this. Czyli Bachor się wkurwił. Okej, okay, okres buntowniczy po prostu. It's... O kurwa. Czy ja nie ucieknę? Stop it, get it, no, please stop. O, w ogóle buja ten rozdział strasznie. Gameplayowo jest najgorsze, ale historiowo i takie poza mechaniką gry w ogóle jest najlepszy. Co to było? O! O, puszczasz mnie. You said I can eat him. Ciekawe, ciekawe. O, co za frajerzy w ogóle? Weźcie, wpierdalajcie. Furasy jebane. O, świniak mnie zabiera. Może... Haha, jak mnie wrzucił do tego. Teleportu, you've escaped? Nie wiem, kurde. Ciężko określić.
Chyba trochę chujowa ocena. Nie no, B. To dobrze, czy że B? Bo nie wiem. Ja się nie znam. Kurde, no nie wiem. Ale na trybie łatwym. Se włączyłem tryb łatwy. O, będzie level up. No dobra, będzie jeszcze jeden chapter na pewno. Cztery i pół kafla kryształów dusz. Co się teraz dzieje? Bo ja w sumie nie wiem. O, jest rozmowa z Bierce. Siema Bierce. Czemu ciągle Bierce? F? Dobra, F. No siema. No syf się stał. No normalnie, świnia mnie rzuciła. No mają. Oh, such a relief. I thought you were a goner. That would have made all this for nothing. Przepraszam, że tak to skipuję, w sensie no pozwalam jej podogadać do końca, ale tak mam w piździe tę historię, że to jest niewyobrażalne. Yes, that was a compliment. Don't get cocky. A mi pskiśnie łeb. Ty, coś się dzieje. Co ona przejmuje ten? A, i teraz zmieniamy stronę niby. Ty, gość w ogóle wyszedł z tego. Ale to w ogóle daje vibe matki i Lucyfera, znaczy z tego Charlotte Richards i Lucyfera z serialu Lucifer. No się zesraliście. Zażygane na łeb. Co będę się napierdalać? Że tak mam w dupie tą historię. Nie, na tym stronie nie będzie playa. Mam ją absolutnie tak w dupie. Tak mnie wywala. O, napierdalają się chyba. Już te dźwięki, nie wiem, mam wrażenie, że gra jest strasznym taniem budżetem zrobiona. Ta, im napierdala w ogóle. Gość, co złamał już 15 kości jednym rzutem. To jest jakaś turbo potężna w ogóle. Mam takie wrażenie. Oho, ty, zabiła go. Nie dałeś tak zrobić na początku? Ty, a ze mną też tak zrobisz? I co teraz? Nie no, w ocenianie kanału się nie bawię. Ty, gość przeżył. Jeszcze się śmieje. Ale model Obama fajny. Dobra, czy nie pokonała, czy jednak nie jest tak potężna. Jak się spodziewa człowiek. No to powodzonka życzę, mordzia. No, Jezu, ale to jest w ogóle... Jezu, 24 minuty kontentu. Myślę, że to już jest ending tego rozdziału, ten rozdział się ciągnie i tyle jest tych cutscenek na końcu, że to jest zero gry w praktyce. Oj, oj. Ale super historia. O my god, zwroty akcji. Jasna dupa. Jasny gwint. O my god, zwroty akcji, o my god. On nie obchodzi ta historia.
O, szmula wróciła. Drąca pizdę szmata, chyba jego córka. Ty, umarła. Ty, co, ona umrze? To jeszcze jest jeden chapter. Aktualnie to w ogóle jest full gówno historia. No to jest jego szta. Wednesday, Wednesday. A, to ja jeszcze, bo ja się tutaj patrzę. Boże, pojebani jesteście wszyscy. Wszyscy, sorry, że wam się cisza. Lore jest do cipy tej gry. Ta gra była strasznym Pac-Manem i to ona, to był fundament tej gry. W ogóle FPS-y mi spadają przy tej cutscence, w sensie na OBS-ie. Nie wiem, totalnie to. Czy ona ma sens? Jest tak logiczna, ale jest jakś, nie wiem, nudna jak dupa wołowa. No właśnie, tak samą reakcję mam. Jezu święty. Ta gra nie potrzebowała tej historii. Ona po prostu mogła być strasznym Pac-Manem. Co to kurwa? Co się odpierdala teraz? Co ona jakiegoś demona przyzwała? A po prostu ich wyjebała, czy co? Wow, to takie wiecie. O, zabiera mnie. Dobra. I to jest jakiś chapter, ja mam tam pójść? Ja to ściągnę cutscenkę. Chapter z misiami, z kokardką? Jezu, jeszcze cutscenek. No siema, selfiaka robisz, czy kamerę nagrywasz? A, po prostu mnie zabijasz. Dobra. Czy nie, czy zostawią mnie na ziemi? Ty rodzinkę spotkał? Nie, no, nie, no nie będę skipować. Nie wiem, czy to jest koncept nieba? A, Dark Dimension. To nie Dark Deception? Nie wiem, czy on realnie mnie na ziemię przetransportował, czy to jest mój koncept piekła. Taki lucyferowy koncept piekła. No jeszcze w tym rozdziale są te miszki? Serio? Śmieszne, jak coś jeszcze będzie tutaj. Jezu, ale mam w dupie tą historię, to jest... Nie wiecie nawet jak bardzo, moi drodzy. Nuda! Nuda! Jezu, to trwa! Już tego już... Nikt nie ogląda na YouTubie, nikt... Wszyscy już włączyli ten film na YouTubie.
Wszyscy już go wyłączyli. Papier, papier. Wow, that's enough. O kurwa, mandzio. Przepraszam. Za... Ta gra ma zdecydowanie za dużo podłoża do żartów o mandziu. Przepraszam. Nie powinienem rzucać tego żartu. Zobaczyłem duży brzuch i spódniczkę i uznałem... Dobra, i kokardkę, dobra. Czym ty kurwo jesteś? Kolejny furas. Czy ty jesteś macioro? Nie mówcie, że to będzie jeszcze realny etap do grania. Będzie naprawdę, uważam, że to będzie turbo zabawne. Kurwa, ty, Fredberry. No, let go of me. No, duże to jest w ogóle. Wypierdalaj. Jezus święty, jak te dźwięki wydaje. To jest koniec? Jest tu jeszcze cutscenka. Gdzie my kurwa jesteśmy? Oni mnie zabierają do Bydgoszczy, ja pierdolę, Bydgoszcz gówna. No śmiesznie brzmiał. Czym wy kurwy jesteście? Co za raszpla? Co to kurwa jest? Kto mi pomaga? A mogę się ruszać myszką w ogóle, zauważyłem. Wstawaj. A ja mam save'a i mam tablet, a jestem bez supermocy, dobra. Tu się nie prze... Kim ty kurwa jesteś? Ja uznajmy, że mam za tobą iść. Po prostu do głównego wyjścia? Nie, na górę, dobra. Dziwne domy, oni se śpią w ogóle. To jest trudne za... nie wiem. O chuj tu chodzi. Straszna dziwna konstrukcja jest tego domu. Aha, jest, to jest przebranie. Czyli ktoś jest pod tym przebraniem i chodzi w czymś takim z własnej woli. To nie jest osoba zdrowa na umyśle. Dobra, nie można ich obudzić na pewno. No dobra. To ich nie obudzimy. Jest taki, że zbytnio nie wiem gdzie iść. A, ona, o. O, chodzi. Ha. Najgorsze jest to, że niezbyt wiem gdzie mam iść. Kurwa, jak on zapierdala, nie chodzi. O! Ty, ty. Wybuchło coś tutaj. White room filled with trigger teddies. To są trigger teddies. Nie można kłócać w tej gierce, to jest minus. A po prostu do nich nie podchodźmy. Chyba chodzi o to, że po prostu obudziłem jednego. Nie no, kogoś tam po prostu, standardowo. Się... Nie spał po prostu. Brakuje kłócania. Jest etap skradankowy bez kłócania. Ja mam tutaj dwa przejścia na tamtą stronę, po prostu wybierzmy to drugie na przykład. No dobra, mogę tak przejść. Ja to już nie przejdę. No właśnie. No, da się tak przejść bezpiecznie obok nich. Ring piece, no dobra.
Kim ty kurwa jesteś w ogóle, orbie jebany? Czemu mi pomagasz? Jaki pojebany dom w ogóle? Kto mieszka w czymś takim? A ty jesteś ponad drzwiami, ty nie możesz w ogóle przechodzić drzwiami, ty musisz... Niech mam nie gonią. Oho. No mam talent, będzie się przebiera. Nie, no tak. Luźno sobie rzuciłem żartem. Tak. Siema. Tylko szybko, bo ile minęło? 3 minuty, ja już spierdoliłem. Rzuci nimi? A, on siedzi mi w ałbie po prostu, dobra. Może nie sprawdź to ten. Jak to się klika? Halo, escape nie działa. Dobra, znów po prostu chyba. Ty, mam niewidzialność, dobra. Dobra. Czemu? Kto mnie dojebał? Tylko mam nieskończoną ilość żyć. Z tyle rzeczy niewyjaśnionych w tej gierce. Mam tu save'a w ogóle? Mam, dobra. To można ich wyminąć, to nie ma problemu. No są dwa. No dobra, wyminięte po prostu. Myślę, że to są gemsy do pozbierania na tym etapie. Strasznie długi etap jest. Trochę sadga ogólnie. W sensie... Bez magnesu trochę wkurwia. Dobra, wypierdalać. A, ja nie mogę też w nich biegać. To dobrze wiedzieć, że one są bombą jednocześnie. Trzeba po prostu, nie mogę po prostu przebiegać pomiędzy nimi. A to może trochę utrudniać to, że oni są minami takimi w praktyce. Ja pierdolę. To wam się niewidzialność kończy. Może poczekajmy na regen, tak spokojnie zagrajmy. Nie no, ogólnie P się pomija. A nie chciałem tego pomijać. Dobra. Kurwo, jebana. Szmatławcu jebane. Dobra. No tutaj, dobrze idę? Tak, tutaj, dobra. O! Nie mam save'a, to jest najgorsze. Nie mam niewidzialności, to może nie raszujmy aż tak. Nie wiem, czy dobrze poszedłem. Siema, no oni nie śpią już, to ma sens. Mam niewidzialność ładowaną też trochę pewnie. Mam uciec po prostu? A tu do basement mam pójść. Gdzie jest basement w tym wszystkim? Tutaj? Ten etap jest stanowczo za długi. Tak, chyba tutaj. To? A, dobra. Kurde, jak Halonibor. A kim ty jesteś w ogóle? No dobra. Tyle słabo, że ten gość widzi wszystko to, co ja. No, chyba kolejny etap, moi drodzy, chyba.
300? A nie ma swoich mocy, jak ma to zebrać? 300 kryształów. Bez supermocy to będzie turbo trudne. Kurde, jaki ten chapter jest długi, przecież to jest... 3 godziny, 3 odcinki już bym co najmniej z tego nagrał. No, na spokojnie 3 odcinki bym już nagrał. Mamy, no, godzinę 15 materiału. Będę spać? Kurde, coś nie ufam, ale chyba ta. Dobra, dupa. A, sekret? Co to jest? Sekret chyba. Ta. No, nie obchodzi mnie totalnie historia. Dla mnie to miał być straszny Pac-Man, który jest taką strasznie zapchaj... Posiada taką strasznie zapchaj dziurarską... strasznie zapchaj dziurarski motyw. No, rura. No Jezu, ile ja tak będę biegać? Chodzę, chodzę i to jest 306, przerażające, szkoda, że nie 407. Chyba by się zgadzało z modelem mojego auta. Jezu, ale wydłużanie rozgrywki, nie, już mam w tej gierce w ogóle. 9 godzin, o, Mandzio przyszedł. A, to nie przede mną, tylko po prostu taka. Mogę, ale to jest creepy. Ty, on też zaczął biegać. Zakładam, że jak będziesz blisko, to muszę rzucić niewidzialność. Dobra, ona się zbliża powoli. Biegnie na pewno szybciej ode mnie. A, to nic nie robi. Jumpscare jeszcze nie ma dźwięku. Dobra. No zajebiście ci gabry idzie. No po prostu run, po prostu biegnijmy, no. Straszny jest ten etap. Ogólnie im dalej w gierkę, tym gorsza jest. Aha. A. Jezu, jak się przestraszyłem. Czołga? Czemu czołga? Ja się nie znam na czołgach. Nie zorientowałem się, że mam po prostu w to wbiec. A trzeba było, to jest jako ring piece i po prostu mi to odblokowało tą supermoc. Wow, supermoc, wow. Dobra, nie spierdolmy tego teraz. Dobra, no mamy stuna, jakaś scenka, ty zawaliła się ta. Mam chwilkę spokoju. Or not. No i tu się zacznie rozgrywka, to ciągle mam tylko dwie supermoce. A co mam z tym zrobić? A. Aha. Serio, mam tutaj save'a? Nie było save'a w międzyczasie? Ten efekt szumu jest straszny, go nie mogę w ustawieniach wywalić? Video. No nie ma. Szadkę trochę. Bo ja nigdy nie lubię efektu szumu, szczególnie na YouTube, strasznie psuje jakość. To znaczy, że ona chyba jeszcze blisko mnie bardzo. Wow. Teraz mi na przykład nie zabrało życia. No. Wow. Wow. No. Aha. Teraz mi grę skraszowało w ogóle. Zostałem crash, jak macie. Właśnie o tej... Właśnie ja mam taki problem z tą grą.
taki problem mam z tą grą właśnie. Że to takie rzeczy się dzieją. Jezu, jakie menu główne w ogóle, znów. Beerly Buried. Kontynuuj, no. Lecimy. Próba 66. Efekt szumu definitywnie odkreśla to, jak blisko ona jest. Siema. Dobra. To sobie możemy skipnąć. I co ja mam? Jak... A, tam mam pójść. Tak? Collect all. No ale jak? Słuchaj, czy ten niszczy pułapki? Ta czaszka? Wow, dobrze wiedzieć grę, prawie kończąc tą grę. Save ich może? Wkrycie dziwne ściany. Kurde, ciężko będzie ogólnie. Bez tego, to musi być jakiś turbo prosty etap. Ale też nie może być... Aha. Też nie może być turbo... Turbo prosty. No bo będzie nudny. Co to w ogóle może mnie zabić tak w praktyce? To misie czy co? Bo ja nawet nie wiem. Coś mi goni? Nie. Kurde, nawet nie wiem, co biega tu. No game design jest ładny, ogólnie gierka jest ładna, ona... Dobrze widzę tego Unreala. Tylko to jest wszystko takie, wiecie, no. Nie jest to dobra gra, uważam. Jezu, o co tu chodzi? No ale to jest nudne póki co. Coś mnie goni na pewno. Chyba. A, stara pijana mnie goni. Ale tak strasznie wolno mnie goni. Ona im jest szybciej. Ona im jest bliżej, tym... Jest szybsza, chyba. I efekt szumu, no mam wymaksowanego ogólnie stuna, więc to robi robotę. Nie, jeżeli ona faktycznie tylko ona mnie goni, to trochę easy peasy. Dobra, to trochę cięższe do zebrania, ale daje radę. Goni mnie? Nawet nie wiem, kurde. Bez sprintu, bez magnesiku, tak... Ciężko, ta gra jest na pewno dobrze udziękowiona. Jest turbo daleko, bo nawet jej na mapie nie widzę. No to jest takie też wydłużanie rozgrywki przez to, że nic nie mogę zrobić. W ogóle jest... Po pierwsze jest 20 osób na streamie, mega fajnie z waszej strony, że siedzicie o tej godzinie. Moje drugie kółko będzie cięższe do zrobienia ogólnie. Trzeba będzie te zaułki robić. A to będzie cięższe trochę. Dobra, robimy drugie kółko. O, idzie. Szmula. Trochę dużo ich jest. Jak długo będą enemies revealed? A, właśnie zniknęło, dobra. To ma sens. Fajny jest ten efekt graficzny, który pokazuje, że ona jest blisko. No raczej ogólnie etap jest turbo prosty. Bazując na to, że mam tego stuna. I w ogóle to jest też takie wolne, ona też się nie porusza za szybko.
A, tylko że nie, za niewidzialność mi się już nie przyda, bo ona i tak we mnie wbiega. A strasznie długi chapter ogólnie. Rzekłbym, że nawet za długi. 307 było połowa. Czyli 153, 154 to jest w sumie. Znaczy 307 to była całość. 306. 153 to jest połowa. Czyli teraz mam połowę. Cyk. Exactly, on nawet powiedział. Jestem kozakiem, jebanym człowieku. O! Może sobie niewidzialność taka. A, czyli one tu chodzą. Trzeba też się rozglądać, dobra, to nadaje faktycznie trochę trudności. O kurwa, ale jebło. Ty, nie za dużo was? Ty co za jakiś turbo ten? A to mi chyba odblokuje jakoś super moc, tak? O kurde. Ja jestem szybszy od nich. Mam nadzieję. Chyba ta, dobra. Aha. Nie wiem co tu się stało. Użyłem stuna i nie wiem, i ktoś postanowił sobie wybuchnąć za mną. Spoko. Ale dobra, no już z tym to już będzie prościej. Jakby magnes przyspiesza. O Jezu. Nie wiem, czy oni mają permarespa w tym miejscu. Ty, ale mogę. Kurwa, jeszcze nie to kliknąłem. Co to Pac-Man? No ogólnie to jest Pac-Man. Ogólnie to tak, to jest Pac-Man. Dobra, to działa faktycznie. Niewidzialność faktycznie robi robotę. A też nie można w nich biegać jak debil. Jakiś taki strasznie mały zasięg ma ten magnes, mam wrażenie. Kurde, mam wrażenie, że jakiś miał trochę większy. O Jezu, szmula tu idzie, ma stuna, muszę mieć przygotowanego na nią. Jest pewna prędkość, od której ona będzie szybsza ode mnie. Teraz jesteśmy chyba na skraju tej prędkości. Dziękuję za followka gorąco, F-Lisu. Dobra, nie no, magnes to jest w ogóle turbo przyspieszenia. Ktoś chyba jest turbo za mną, więc może wciśnijmy sobie tak dla spokoju. Ojoj! Kurwa mać, no ja pierdolę. Ale pole minowe, ale ona, na nią to nie działa? Nie działa to na nią też. Ty, ale w ogóle... Wow, to że ja to przeżyłem. On jest stunik, jest MVP. Kurde, został tam jeden kryształek, on będzie wkurzający później. Tu trzeba dobry walnąć ten. Dobry magnesik. Jakoś, kurwa, no ale on jest jak... A nie, tu dobrze zebrało akurat. Tu jest jeszcze trójeczka. Dobra, tam gdzieś jest. Ciężko. One mogą w trapy wpadać. W ogóle strasznie nie lubię niesprawiedliwości gry. O! O Jezu, no dobra. Lepszy refleks po prostu. Mam tyle rzeczy, co mogę pozwalać na takie błędy. Z YouTube'a, to fajnie, fajnie, że wpadłeś z YouTube'a. Hogwarts Legacy, no. Slytherin każda wybiera? To trochę nieuczciwe. A, dużo można zmienić i tak, dobra. Weźmy sobie, włączmy niewidzialność, o. Będzie spokojniej. Dobra, i tu są ostatnie dwa. Ja pierdolę, się przestraszyłem, mimo że jestem na niewidzce. Kurde, oni są szybsi chyba ode mnie. Mogę się wyjebać jeszcze raz. Co będę miał najpierw? Chyba niewidzkę będę miał najpierw. Oj, puść, puść jak najszybciej, puść, 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 ASAP, ASAP. Szkoda, że na nich pułapki nie działają. Dobra, jestem na niewidzce.
No na pewno sprawdzę sobie. Boże, 13 jest osób na Twitchu, kurde, 1:30. 19 osób o tej godzinie to jest w ogóle absurd. Jeszcze w środku tygodnia praktycznie, mamy środę, czwartek. Do strefy trzeciej się teleportuję, album pograł w Stalkera, kurde. A tym ja się na czołgach nie znam, jeden co ci mogę powiedzieć, czy ładny. A, za to jeszcze będą te podstrefy wszystkie, co nie? Imagine. Chyba. Nie wiem, ciekawe ile się pojawi. Strasznie długi chapter. Co tam mam teraz iść? Jakiś save ich może? Okej, okay, mam kontrolę, to nie jest cutscenka. Boli trochę, że nie ma żadnego save'a. Dziwny ten Pac-Man? No taki horrorowy trochę. Mam wrażenie czegoś stuna przygotowanego. Okej, okay, jest save'ik. Mama is coming? Dobra, ale to już jest pod cutscenkę, więc my to sobie zakończymy, bo mamy save'a. Nagrywam na Twitchu, odpiszcie fałszerz gaburowate, łapkujcie, subskrybujcie, followujcie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie witamina w komentarzu. Nagrywam na Twitchu, odpiszcie fałszerz gaburowate, link w opisie, link do gry, link do kanału w opisie, link do gry również w opisie. Łapkujcie, subskrybujcie, followujcie, hejka, cześć!